Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Wojtałkę wasz wreszcie się pokazuje w nowym miejscu, co prawda. Mam sprzęcior przeniesiony zupełnie w innej części jestem miasta. W ogóle za mną stoi moja konstrukcja, taka właśnie ten wieża Babel, że tak można powiedzieć. Dobra, dzisiaj wam pokazuję tak czy inaczej gitarę firmy Blade. Jest to model Player X ze stałym mostkiem. Co prawda gitara już jest nie za bardzo produkowana, z tego co się zorientowałem, więc właściwie macie taką niepowtarzalną okazję zobaczyć ten model ze stałym mostkiem w kolorystyce. To jest taki mat, czarny mat, taki dosyć specyficzny, specyficzna gitara, jeśli o to chodzi. Tak jest bardziej taki jakby taki, no właściwie taki jakby grafitowy, no jak widzicie, jak się światło odbija, to troszeczkę inaczej wygląda pod danym kątem. Gryf przykręcany do korpusu, elektronika pasywna, dwa przetworniki stokowe, jak to się mówi, Blade'a, dwa humbuckery, dwie gałki, no i jeden przełącznik trójpozycyjny. Gałka od głośności, standardowo w takiej konstrukcji, jeśli chodzi o taką ilość gałeczek. No i gałka od barwy, no to jest wiadome, prawda? Lub nie wiadome. Przełącznik trójpozycyjny, wiadomo, na samej górze to jest z tego przetwornika przy gryfie, teraz jest z tych obu i teraz tylko z tego jednego. Główka jest fajna. Klucze w jednej linii, od góry. Ja bardzo lubię właśnie, jak są tak w ten sposób klucze ułożone. W ogóle ta gitara jest specjalnie przeznaczona dla jednego z YouTubowiczów, dla YouTubowicza Wiesława G. Nie będę nazwiskami strzelał, bo po prostu sława jego by go dopadła i po prostu pewnie by padł pod naporem tej sławy, przez to, że to powiedziałem w filmie. Taki joke, no bo to nie są wcale znane filmy, te co robię. Dobra. W każdym razie, specjalnie dla kochanego YouTubowicza Wiesława, który będzie się zjawiał po tą gitarkę, pokazujemy, jak to brzmi, jak to ładnie brzmi. Uwaga, uwaga, w ogóle dam teraz na klinie, ja będę się tak trochę kręcił, żebyście mogli zobaczyć. Kanał czysty, przy gryfie niech będzie przetwornik, uwaga. Jest chorus i jeszcze i reverbu trochę, a dodaje takiego smaczku dzięki temu fajnego. Teraz dam na przetworniki oba, czyli pozycja środkowa. Teraz tylko przy mostku. Fajnie brzmi, nawet na tym przetworniku tu przy mostku takie jest brzmienie dosyć takie fajne, zadziorne, aczkolwiek nie drażni, bo zwykle w takich gitarach, no powiedzmy, no najwyższy rejestr, to faktycznie te dźwięki są ostre, no bo wiadomo, dźwięk jest zbierany tutaj w tym miejscu. Natomiast tutaj przy gryfie brzmi całkiem... Regowate coś powstaje, nie? W każdym razie bardzo fajnie się prezentuje. Zobaczmy teraz na takim crunchu, takim delikatnym, takim przesterku.
nie za mocno, co by nie zrazić wszystkich tych, którzy nie lubią ostrego metalu i łojenia ostrego. Na takim crunchu dam, proszę ja was, znowu przetwornik teraz przy gryfie. Zacznijmy powiedzmy od tego, żeby tak stopniować do najmocniejszego brzmienia. Podgłośnimy sobie ciupeńkę. Żeby było bardziej takie selektywne brzmienie. Przy gryfie. Ciągle mi się to mota, bo ja to widzę trochę na odwrót w kamerze. Teraz z obu przetworników na raz. Brzmi fajnie, jak ja nie jestem zwolennikiem powiedzmy takiego crunchu, powiedzmy bardziej od razu łajenie włączam, tutaj mi się taki fajny, taki ten troszkę taki illusion, taki tylko bardziej taki lżejszy, prawda, takie brzmieniowo. Dobra, teraz dajmy przetwornik przy mosteczku na głośność na maksa. Oczywiście gałkę od barwy mam cały czas daną na maksa, bo to jest akurat mi taki specjalny zabieg, ja zawsze ją daję na maksa. Zaraz wam pokażę, jak to brzmi, jak sobie zmieniam tą gałkę od barwy, ponieważ to też jest dosyć ważne, prawda? No, mamy możliwość jakiejś modyfikacji brzmienia już tak powiedzmy stojąc z gitarą na scenie, prawda? Aczkolwiek to... No dobra, nieważne. Uwaga, gram przetwornik przy mosteczku. Brzmi też całkiem znośnie. Teraz dobra, spróbujmy przy tym brzmieniu. Dajmy teraz brzmienie gałkę od barwy. Zróbmy to takie brzmienie bardziej już takie, zupełnie zdejmijmy tu barwę. Teraz znowu na maksa dam tą gałeczkę. Jeśli się może przysiądę, o, teraz będzie lepiej widać. No jest wyraźna różnica i bardzo dobrze, aczkolwiek właśnie w niektórych gitarach jest tak, że po prostu kręcenie gałką od barwy niewiele daje. Po prostu no, jest jakoś taka konstrukcja, albo ewentualnie takie są akcesoria czy podzespoły tych instrumentów, że właściwie niewiele się dzieje, jak kręcimy tą gałką. W każdym razie tutaj jest jak najbardziej jest różnica. Dobra, a teraz zobaczmy brzmienie samego tego na takim kanale, którego oczywiście wszystkie tygryski lubią najbardziej, czy po prostu brzmienie metalowe, hardkorowe. Nie jest znowu takie straszne, masakryczne. W ogóle gram na piecu Line 6 Spider 3 Head 75W, podłączony do kolumny czterogłośnikowej. Uwaga, gdzie ten palec? O, tutaj czterogłośnikowa kolumna. O, tutaj. Polskiej firmy. Nie będę reklamować firmy, w każdym razie polskiej firmy. Dobra, teraz ciśniemy na przesterze. Uwaga, gałka barwy jest na maksa. Wszystko jest na maksa. Przetwornik damy powiedzmy tutaj przy gryfie, żeby tak postopniujemy sobie. Oczywiście 24 progi, palisandrowa podstrunica. Zresztą pewnie widać 24 progi, prawda? Dwie kropki, mamy dwie kropki. Więc jak najbardziej... To jest to, co ja bardzo lubię w gitarach, że są 24 progi. No,
To jest bardzo istotne, że jednak mam dokładnie dwie oktawy, mam tutaj rozbite na gryfie i nie muszę filozofować i kombinować, prawda? Zresztą no, co kto lubi, prawda? Hello! Jak na oczywiście tutaj przy ten tegowanym, prawda, tej przetworniku. Całkiem znośnie brzmi. Zobaczmy teraz na, proszę ja was kochani, jeszcze sobie przestrójmy, żeby to brzmiało w miarę. Grałem do tej pory w dropie, teraz zobaczmy w standardzie, jak to będzie brzmiało. Jeszcze tylko... Dobra, zobaczmy przełącznik teraz. Przełącznik na środkową pozycję, czyli obydwa przetworniki, rżniemy na maksa. Master też fajnie brzmi, no to oczywiście teraz na 2 gram, więc to jest takie, no jeszcze nie do końca to, co chcemy włączyć. Teraz uwaga, przełącza na przełącznik, na przetwornik, przełącznikiem dolnym, tu przetwornik, tutaj do rżnięcia metalu, uwaga. Posłuchajcie różnicę, był teraz przetworniki oba. Znaczy, okej, okay, ale no nie to, co byśmy chcieli. Jak ktoś może oglądał filmy Whiplash o tym perkusiście, nie? Co tam cisnął? Tak. Okej, okay, to nie jest moje tempo, to nie jest moje... Zobaczcie sobie, obejrzyjcie ten film, koniecznie Whiplash, Whiplash, w hiplasych. To jest właściwie
Przy tej okazji, trochę was też pod szkole faktycznie. Film, dobra, mamy tutaj 14 minut. Koniecznie obejrzycie film Whiplash. Co prawda to jest o jazzowym perkusiście, ale oczywiście to, co... To przesłanie, które niesie ten film, tyczy się każdego muzyka bez wyjątku. Niech tutaj nikt nie sobie nie mówi, aha, no to perkusiści muszą sobie cisnąć, żeby tempo rąbać. Nie, tu chodzi o samo motywowanie się do grania. Już nawet nie to pod presją, że musi mieć kogoś, jakiegoś opresora, który będzie nas cisnąć, ale ja w każdym razie, jak obejrzałem ten film, to po prostu mega się zmotywowałem. Mega mnie to tak podniosło na duchu i na chęci grania, ćwiczenia i dążenia do jakiegoś celu wyznaczonego przez siebie. No w każdym razie to jest wasze zadanie domowe przy okazji pokazywania tej gitarki. W każdym razie, dobra, ja wracam, bo to jest taki mój dylemat. Tam była taka śmieszna scena właśnie. Oto nie do końca moje tempo, nie do końca moje tempo. Tutaj chodzi o brzmienie, no ale... Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń itd., to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.